Witam Was serdecznie, ja się nazywam Darek Martynowicz i jak pewnie wiecie, jestem członkiem grupy Super Belfrzy i Digitalni Kreatywni Nauczyciele z Pasją. Oprócz tego, że jestem trenerem i fascynują mnie nowoczesne technologie, uczę w krakowskim liceum. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o wirtualnych tablicach, więc mam w planie taki krótki, konkretny webinar na ten temat. Myślę, że zobaczycie dzisiaj narzędzia, które może częściowo znacie, ale też mam nadzieję, pojawi się jakieś ziarenko inspiracji. I mam nadzieję, że ten czas spędzicie ze mną w sposób pożyteczny. Ja od razu przejdę do udostępnienia ekranu i myślę, że zaczniemy działać. Od tablicy, która powinna być Wam trochę znana, mianowicie zaczniemy sobie od przeglądu tablicy z Google Dysku, mianowicie od Jamba. Dajcie znać, czy znacie, czy korzystacie i jak wejść, dostać się na naszą tablicę jumpową. No, sprawa jest prosta. Przypominam, że w tej pracy z Google Suite powinniśmy mieć zarejestrowane konta w domenie szkolnej. O, fajnie, Aniu, że tego nie znasz. Mam nadzieję więc, że pojawi się trochę dla Ciebie inspiracji. No i tak jak korzystamy z Google Classroom, gdy mamy zarejestrowane konta w domenie Google Suite, tak samo mamy do dyspozycji trochę chyba niszową właśnie, dlatego chcę ją pokazać, tablicę, która zazwyczaj no, jest niedostrzegana, gdzieś omijana. Zobaczcie, gdzie ona jest. Jak sobie wejdziemy, jak zwykle, na nasze konto Gmailowe, są kropeczki i ściągamy sobie naszą tablicę w dół. I pojawia się tutaj coś takiego jak Jumbo Bart. Ja na to mówię Jumbo, więc będę mówił dzisiaj w skrócie o tablicach Jumbo. Dlaczego warto? Dlaczego te tablice są fajne i co możemy, słuchajcie, na tej tablicy zrobić? Jak sobie klikniemy na Jumbo Bart, pojawi nam się, jak widzicie, już coś, co mam zrobionego, ale załóżmy, że u Was nie pojawi się nic. I co robimy, żeby swojego Jamba, swoją tablicę online-ową stworzyć? No, klikamy plusik. Klikamy plusik i zaczynamy od tworzenia nowego Jamba. No więc sobie stworzymy nowego Jamba. System będzie trochę czekał. I co my możemy w tej tablicy? Dlaczego ona jest fajna? Dlaczego ją lubię? I po co ona nam nauczyciela? Słuchajcie, zaletą tej tablicy jest przede wszystkim jej prostota, to po pierwsze, a po drugie, zaletą tej tablicy jest to, że możemy na niej pracować z uczniami online. Możemy tu tworzyć różnego rodzaju projekty. Gdy mamy Gmaila, możemy zapisywać te projekty. Nie ma ograniczonego limitu zapisu tablic, więc właściwie możemy ich mieć nieskończoną ilość. Co możemy tu stworzyć i czego możemy używać? Po pierwsze, możemy sobie stworzyć notki. Wygląda to tak, że klikamy sobie w tę notatkę i na przykład dzisiaj, słuchajcie, będziemy robić projekt Wiosna. Tym projektem będziemy się dzisiaj zajmować. Jak widzicie, mam do dyspozycji różnego rodzaju czcionki, mam do dyspozycji też różnego rodzaju tła. Oczywiście mogę się pobawić, więc to będzie moja pierwsza plakietka sygnalizująca jakby temat tej dzisiejszej tablicy. Myślę, że już Wam wyobraźnia śmiga, do czego sobie można tę tablicę wykorzystać. Niezależnie od tego, czy jest się WF-istą, czy prowadzi się godzinę wychowawczą, czy też jest się nauczycielem biologii czy chemii, można ją naprawdę śmiało wykorzystać na wszystkich przedmiotach. No więc system chce, żebym stworzył jeszcze jedną notatkę. Ja na razie od tego odstąpię, żeby Wam coś jeszcze innego pokazać. No i popatrzcie, mam takie coś. Co ja z tym mogę robić? Mogę to powiększać. Każdorazowo. Mogę to przenosić po tej tablicy, tak? Mogę nawet tym kręcić, o, więc właściwie rozmieszczać te elementy w jaki sposób chcę. Mogę także, słuchajcie, edytować w każdym momencie oraz usunąć, jeżeli stwierdzę, że ten zasób konkretnie jest niepotrzebny. No więc zdecydowałem się, że zostawiam tę tablicę. Co jeszcze mogę tutaj zrobić w moim jumpie? No, po pierwsze mogę stawić obraz. I to jest fantastyczna sprawa, że oczywiście mogę wybrać plik ze swojego urządzenia, jeżeli go mam, i mogę normalnie wstawić różne rzeczy, które chcę wstawić z komputera. Natomiast, dzień dobry. Natomiast, słuchajcie, mogę też wybrać zdjęcia z mojego dysku Google,
Czyli jak sobie przeciągnę i mam jakieś zdjęcia tutaj na dysku Google zapisane, tak, że mogę te zdjęcia wybrać. No ale co jest jeszcze bardziej cennego, mianowicie mogę skorzystać z darmowej wyszukiwarki grafiki Google. Na przykład mi się z wiosną kojarzy krokus, wpiszę sobie więc krokus, poszukam i wybieram sobie, jakie chcę zdjęcia, jak widzicie, na przykład takie i to samo, co zrobiłem z moim wpisem. Mianowicie mogę to zdjęcie przesunąć, mogę to zdjęcie zmniejszyć, mogę to zdjęcie powiększyć, więc właściwie znów panuję nad tym układem przestrzennym, tak? Kolejna rzecz. Mam do dyspozycji pióro. Mogę więc tworzyć sobie jakieś konkretne rysunki, zwłaszcza to jest cenne, gdy pracuję z małymi dziećmi. Mam oczywiście do dyspozycji gumkę. Gumką marzę to, co narysowałam, natomiast gdy chcę zmazać jakiś element, usunąć, jak widzicie, tak się tego nie da zrobić, muszę wrócić do strzałki, kliknąć tutaj po prawej stronie i dać usuń. Bardzo fajna sprawa. No i teraz moja ulubiona, słuchajcie, opcja na tej tablicy. Jako nauczyciela języka polskiego, ale myślę, że z matematyki i z różnych innych przedmiotów też może to pełnić super swoją funkcję. Mianowicie tak zwany piorunek Zeusa. To jest laser. Gdy wyświetlamy sobie coś tutaj, na przykład zdjęcie, pokażę wam to. Gdy poszukamy sobie na przykład nut piosenki Wiosna, ach to ty, bo mamy tworzyć tablicę o wiośnie, tak? Ach to ty. My sobie znajdziemy te nuty, ja wpiszę nuty. Zobaczcie, wyskoczył mi jakiś obrazek, myślę, że to. Wybiorę ten obrazek, mogę go sobie powiększyć jako nauczyciel, czyli wy w tym momencie możecie sobie wstawić wszelkiego rodzaju rzeczy matematyczne, jakieś zadania sfotografowane, wiersz z polskiego, no nie wiem, cokolwiek, co wam przyjdzie do głowy. I popatrzcie, tu jest tak zwany piorunek Zeusa, czyli coś, czym mogę zakreślać i to moje zakreślenie znika. Podkreślać coś, artykułować, pokazywać uczniowi określony fragment tej tablicy. Fajne, nie? Naprawdę fajna funkcja i można się tutaj śmiało, śmiało pobawić. Gdy chcę dodać kolejny element, zawsze muszę wrócić na strzałkę. To jest taki uniwersalny powrót. Znów mogę ten element pokręcić, mogę ten element przesunąć, mogę ten element zmniejszyć na mojej tablicy. Czyli nauczyłem się już, że na takiej tablicy mogę wklejać notki, mogę wklejać rysunki, zdjęcia, mogę operować na jakichś rzeczach, które mam. Co jeszcze mogę zrobić, słuchajcie? Fajna sprawa, mianowicie mogę sobie zmienić tło. Wkleić sobie krateczkę, wkleić liniaturę, wkleić kratkę, wkleić wreszcie tło niebieskie albo wkleić tło czarne. Mi się tak podoba, bo jak widzicie się odznacza, więc ja sobie zostawię to tło czarne. Kolejna fantastyczna sprawa w tej tablicy, słuchajcie, to jest kwestia tego, że ja nie muszę pracować na jednej tablicy, jeżeli mam dużo osób w klasie. Jeżeli mam dużo osób w klasie, mogę pracować na wielu tablicach. Jak to zrobić? Stwarzam sobie tutaj te tablice, rozwijam pasek z ramkami i mogę na przykład, słuchajcie, stworzyć trzy takie tablice. Zobaczcie, jakie świetne. I zdecydować, że osoby pracujące, mające numer od 1 do 6, tworząc tablicę dotyczącą wiosny, wypełniają tablicę numer 1, osoby od 7 do 12 tablicę numer 2, od 13 do 20 tablicę numer 3. I w ten sposób dzielę zadania w mojej klasie. Mogę te tablice samodzielnie używać jako nauczyciel w formie podawczej, ale mogę te tablice także używać wspólnie z uczniami, online'owo. Jak to zrobić? I teraz was zaproszę do tej zabawy, żeby pokazać wam też funkcjonalność tej tablicy. Słuchajcie, jedna sprawa. Absolutnie nigdy w życiu nie kliknijcie wyczyść ramkę, bo jeżeli jak tutaj wejdziecie, klikniecie wyczyść ramkę, wszystko, co stworzymy, nam zniknie. Czyli tego nie klikamy. Jak ja udostępniam moją tablicę uczniom do pracy online'owej? Ano słuchajcie, bardzo prosto.
jak każdy klasyczny dokument Google, klikam w udostępnij i widzę, że coś tu jest nie tak, bo ten dokument jest prywatny i tylko dla mnie. Więc klikam sobie udostępnij. System mi się ładuje, bo mam mnóstwo tutaj rzeczy, które chciałem dzisiaj pokazać, więc mam nadzieję, że się załaduje. Ale na początku sobie jeszcze zamknę Face'a i coś, co może ten system obciążać. Postaram się mu pomóc trochę. Może to też zamknę, bo wszystkiego dzisiaj na pewno nie zobaczymy. No i zobaczymy, czy jeszcze raz mnie dopuści. Mam nadzieję, że tak. Super. Popatrzcie. Jest tutaj źle, muszę ewidentnie zmienić te ustawienia, bo widzę, że dostęp do mojej tablicy mam tylko ja. A ja chcę, żebyśmy pracowali teraz online'owo, tak? Jestem z moją klasą na online'ach i chcę z nimi potworzyć te tablice. Daję więc zmień. No i teraz określam, że każda osoba, która ma link, czyli klikam to, uwaga, może nie wyświetlać, tylko edytować, bo chodzi mi w końcu o to, prawda, żebym tę tablicę współtworzył z wami. No i wtedy daję zapisz. I teraz generuję sobie link. Mogę oczywiście zaprosić konkretne osoby tutaj, wpisując adresy mailowe. Mogę, ale mi się nie chce. Pan Darek Belfer jest leniwy, więc ja chcę wrzucić wam po prostu link. Czyli go kopiuję, tak? Czyli go kopiuję. No i zaraz do was tutaj wrócę. Skopiuję ten link i zobaczymy, co się stanie. Zmień, edytować, dobrze jest, zapisz. Jest OK, mam udostępniania edytowania, powinno być wszystko z tym moim jamem OK. Jeszcze zobaczymy na jego statystyki, czy one są do udostępniania. Tak, każda osoba mająca link może uzyskiwać dostęp. No to słuchajcie, zapraszam was do tej tablicy. Zalogujcie się i spróbujcie coś na tej tablicy dodać. Na przykład zdjęcie, na przykład link do jakiejś piosenki w formie notki, albo nie wiem, napiszcie coś na tej tablicy. Spróbujmy ją potworzyć wspólnie. Widzę, że już się zalogowaliście. Zobaczcie, nauczyciel też ma taką informację, że się logujecie, bo widzi po prawej stronie, ilu ma uczniów, czyli może tablicę sobie teraz współtworzyć i może na niej działać. Przypominam wam, że możemy sobie tutaj rysować, możemy coś dodać, możemy coś napisać. O, pięknie, ktoś tutaj już coś tworzy. Dobrze. Dobra, dodajcie jakieś zdjęcie, poszukajcie czegoś fajnego, powklejajcie, ktoś rysuje kwiatka. Dobra, proszę, jakich mamy artystów dzisiaj. Dobra. Super. No i pięknie, dokładnie. Widzę, że już obczailiście to, że te elementy można przesuwać. Można się nimi bawić w dowolny sposób. Można je edytować w każdym momencie. Jeszcze coś zróbcie. I za chwilę coś wam jeszcze pokażę związanego ciekawego z tą tablicą. Dodajcie na przykład notkę. Czyli jak chcemy dodać jakąś notkę, na przykład fragment jakiegoś wiersza, albo przysłowia z wiosną, albo link do piosenki, klikamy tutaj w tę notkę, tak? Klikamy tutaj w tę notkę i tworzymy sobie tę notkę na zasadzie na przykład inspiracji wiosna w muzyce. Ach, wiosna, ach, to ty. I mam taki link do tej piosenki, daję zapisz, tak? Mogę sobie dalej tu potworzyć. Ktoś tutaj wcisnął ole, więc potwórzcie tu jeszcze coś. Popatrzcie, zrobiło nam się jasno i będziemy zaraz gotowi do tego, żeby pobawić się dalej z tą tablicą. Dobra. Myślę, że będzie można ponownie odsłuchać ten webinar, jak najbardziej. Wrzucę, postaram się wrzucić link na digitalnych.
Dobra, świetnie. Mamy tutaj link do Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Humanistów. Dobra. No i dzieje się tutaj wiele. Świetnie. Mamy link do piosenki. Jest już coraz więcej inspiracji. Dobra, to chciałbym teraz was prosić, żebyście opuścili tę tablicę, zamykając ją. Ja sobie tutaj zwinę te tablice, które nie są potrzebne. Popatrzcie, jeżeli mam jakieś tablice, które są niewykorzystane, daję po prostu usuń i mam tych tablic mniej. Została mi jedna tablica, co mogę z nią zrobić? Mogę, to jest fajna opcja, popatrzcie, pobrać ją jako plik PDF. Znowu fantastyczna rzecz, bo jeżeli robię w szkole gazetkę albo coś podobnego, mogę sobie to pobrać jako PDF i zapisać. Ja to właśnie zrobiłem. I zauważcie, mam zapisany plik PDF. Mogę sobie także pobrać mojego JAMA jako zdjęcia, zapisać jako obraz i tak samo właśnie pobieram sobie zdjęcie, mogę sobie to zdjęcie wszędzie wkleić, wysłać uczniom, wysłać tym, których nie było. Oczywiście mogę to zdjęcie także wydrukować. Fajne, podoba się, wydaje mi się, że fajna sprawa. Oczywiście w każdym momencie mogę zmienić także opcję udostępniania tej tablicy. Teraz mogliście tę tablicę edytować, jeżeli wejdę w udostępnij i zmienię tutaj udostępnienie, mianowicie, że każda osoba, która ma link, może tylko i wyłącznie wyświetlać, to znowu praca w jakimś wymiarze jest dla mnie, no właśnie, to się tak czasami dzieje, bo chyba mamy dużo dzisiaj na linii osób. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy jeszcze raz to zmienić, ale nie będę się kłócił z tym, jak nie będzie chciał mnie przepuścić. Czyli każda osoba mająca link może, mi chodzi o to, żeby ona mogła tylko i wyłącznie wyświetlić, tak? Może teraz przejdzie, przeszło, jest gotowa. No i znowu, jeżeli udostępnię ten link komuś, to ktoś już nie będzie mógł edytować tej tablicy, tylko będzie mógł ją wyświetlać. Podoba się wam? Wydaje mi się, że super sprawa i można naprawdę zainspirować się do pracy z uczniami na różnym poziomie. Niezależnie od tego, słuchajcie, czego się uczy. I to jest niesamowite, że możemy te tablice w jakimś wymiarze wykorzystać, niezależnie od tego, czy jesteśmy WF-istami, czy pracujemy na godzinie wychowawczej, czy pracujemy z małymi dziećmi, czy też z wielkimi jeleniami w liceum. Dlatego, że ja tutaj na tej tablicy robię mnóstwo projektów z uczniami z liceum i są bardzo, bardzo zadowoleni. Słuchajcie, no to teraz druga tablica, bo chciałbym dzisiaj podczas tego webinaru pokazać wam porządnie trzy tablice, a wrzucić jakieś ewentualnie inspiracje do tablic innych. Jeszcze inna tablica to Bitpaper.io. Nie wiem, czy znacie. Dajcie znać, czy kojarzycie. To jest bardzo fajna tablica, ponieważ ona ma funkcję symboli matematycznych. Od razu mówię, że w jakimś wymiarze to, co teraz pokazuję, jest ukłonem w stronę matematyków, dlatego że najczęściej oni mają najtrudniej na tej tablicy i mogą sobie tylko rysować i wstawiać ewentualnie zadania, a zależało mi na tym, żeby was zainspirować, żeby można było także znaleźć jakieś osoby, które będą mogły korzystać z tablicy online'owej, a są na przykład matematykami. No więc zobaczcie, mamy tutaj tablicę Bitpaper i znów fajnie się tutaj zalogować, dlatego że jeżeli się zalogujecie, macie dużo, dużo więcej możliwości. Przypominam, że jeżeli otworzymy sobie takie coś w Chromie, to jak otworzymy sobie w Chromie, mamy tutaj taką opcję przetłumacz na język polski. Możemy sobie tłumaczyć każdą stronę z języka angielskiego na język polski. No i teraz ja już jestem zalogowany na tej tablicy. Ona jest zupełnie za darmo. Nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów. I co ja mogę zrobić tutaj? Mogę utworzyć nową tablicę. Na początku pyta mnie o nazwę tej tablicy. Ja dam nazwę geometrii. No i utwórz papier. Tablica się ładuje i znowu zobaczcie Państwo, co my tutaj możemy. No jakby chcą, żebym jak zwykle kupił różne rzeczy,
Ja nie muszę tworzyć tych rzeczy. I co ja tutaj mam do dyspozycji na tej tablicy? Zobaczcie. Naprawdę wszystko. Po pierwsze, znów mój pisaczek. Uwielbiam tę tablicę ze względu na paletę barw, ponieważ popatrzcie, ona sprzyja pracy z małymi dziećmi, dlatego że jest tutaj naprawdę. Tylko dobra dla oczywiście małych dzieci. Można na niej robić potężne projekty. I znów jej cechą, którą bardzo lubię, jest to, że ona pozwala na pracę online'ową. Czyli możemy te rzeczy robić wspólnie. Ja sobie tutaj robię różne rzeczy, pokazując wam, jak fajna i użyteczna jest ta tablica. Oczywiście oprócz pisaka, który teraz uruchomiłem, oprócz mojego pędzelka, mam do dyspozycji także wordowski symbol i mogę sobie tutaj napisać temat lekcji, wybierając czcionkę. Zawsze w każdym momencie mogę tę czcionkę zmienić na czcionkę czarną, jeżeli ta czcionka mi nie odpowiada, i mogę sobie działać. Tak, dalej. Dalej, proszę Państwa, mam tutaj symbole. Czyli mogę sobie wstawiać różnego rodzaju symbole matematyczne, symbole podstawowe akurat, ale dobre, lepsze to niż nic. Czyli mogę wstawiać symbole matematyczne. Co jeszcze jest tutaj fajnego i co ja mogę zrobić? Popatrzcie, w tej opcji pena, to jest bardzo ciekawe, mogę tutaj rysować, ale jak dam linijkę, rysuję kąty. Zobaczcie, jaka świetna opcja. Mogę sobie więc tworzyć różnego rodzaju figury geometryczne i w zasadzie pracować na problemach geometrycznych. Ale żeby tego było jeszcze mało, to mamy do dyspozycji, moi drodzy, wektorki. Wektorki to także pozwala na fajną pracę, na mapowanie myśli, zauważcie, bo mogę sobie tymi wektorami mapować myśli. Jeżeli kliknę tutaj szerzej, mam tutaj do dyspozycji, o tutaj w ten taki, takie koło yin-yang, mam do dyspozycji fenomenalne rzeczy. Kształty, dymki, figury geometryczne, nawet figury szachowe, nuty dla nauczycieli muzyki, autentycznie fantastyczna sprawa. Mogę sobie oczywiście te nuty zaznaczać jak chcę. Zwierzęta, mogę sobie namalować zwierzaczka i go pokolorować. No naprawdę mnóstwo rzeczy, znaki, symbole, czyli rewelacyjna tablica do mapowania wszelkich myśli. Do pracy koncepcyjnej, do pracy projektowej, do pracy polegającej na włączeniu jakichś elementów sketchnotingu w moje zajęcia. Popatrzcie, jakie fajne. Mogę sobie oczywiście to robić. No i żeby tego było mało, znowu mogę sobie tutaj zobaczyć, co ja mogę zrobić. Mogę oczywiście wybrać sobie tło. I znów, jak chcę mieć niebieskie tło, mogę mieć niebieskie tło. Jak chcę mieć żółte tło, mogę mieć żółte tło. Jak chcę mieć zielone tło, mogę mieć zielone tło. Jak chcę mieć jasno-szare tło, mogę mieć jasno-szare tło. I tak dalej, i tak dalej. Mam do dyspozycji kilka różnych ciekawych funkcji. No i teraz najciekawsza sprawa, mianowicie co zrobić, żeby pracować w tej tablicy online'owo. No nic trudnego, mianowicie klikamy sobie tutaj Collaborate, dajemy plusior. I uwaga, wklejamy link, którym chcę się podzielić. I ja wam teraz ten link wkleję. I chcę, żebyście tu weszli i zobaczyli, jak fajne jest tworzenie tej tablicy i ją trochę ze mną potworzyli. Narysujcie coś, znów pobawcie się tymi znakami. Bardzo ciekawa opcja. Można tutaj wejść, powinniście się pojawić jako osobne pisaczki, jeżeli wejdziecie na moją tablicę. Myślę, że dokładnie, już widzę, że jesteście, popatrzcie,
zaczyna nam się to wszystko robić online'owo. Narysujcie coś, podpiszcie, wstawcie nutki, wstawcie różnego rodzaju inne symbole. Dokładnie, da się. Dobra. Nie bójcie się, że coś zmarzacie, raczej tu nie ma takiej opcji, więc można sobie wybrać jakąś notatkę. Tutaj jeszcze o jednej funkcji nie powiedziałem, zobaczcie o funkcji bardzo ważnej. Tutaj na samej górze mam taką funkcję, że mogę sobie dodać różnego rodzaju pliki. I to jest też rewelacja. Mogę sobie dodać zdjęcie. Mogę sobie dodać jakieś zdjęcie, na którym tworzę i które oczywiście pomniejszę, powiększę. Znowu zrobię z tym zdjęciem, co będę chciał, tak? Co będę chciał. Więc fajna, naprawdę fajna opcja. Dokładnie tak, wiosna. Możemy się tutaj bawić i bawić na tej naszej tablicy, przesuwać elementy i tak dalej. Popatrzcie, możemy też dodawać te tablice. Czyli znowu mam taką sytuację, że jeżeli ja chcę więcej miejsca, potrzebuję tego miejsca do pracy z uczniami, mogę spokojnie to miejsce znaleźć. Bardzo fajna rzecz. No i teraz jestem na drugiej tablicy, teraz jestem na pierwszej. Dobra. I teraz tutaj zobaczcie, na samym dole jest taka bardzo ważna opcja, którą chciałbym wam też pokazać. Mianowicie mogę sobie tutaj zapisać ten papier, klikając Shift S, uruchomić drukarkę, zgadza się? Więc mam do dyspozycji także zapisywanie tych rzeczy, które potworzyłem. I to jest fantastyczne, że mogę te rzeczy zapisywać, które mam ze sobą. I jeszcze ostatnia opcja, o której nie powiem teraz dokładnie, bo jakby nie chcę wywołać głębokiego poruszenia, ale możemy nawet ze sobą w tej opcji rozmawiać, ponieważ tutaj ta opcja umożliwia połączenie telefoniczne na żywo z osobami, które są online'owo na tej tablicy i które mają dostęp do rysowania i do różnych innych funkcji. Więc teoretycznie teraz moglibyśmy sobie porozmawiać, gdybym tak zrobił. Więc klikając tutaj Shift plus S, prawda, zapiszę sobie tę tablicę, Shift plus S i zobaczcie, kliknąłem Shift plus S, mam albo skopiuj, albo duplikuj. Ja chcę oczywiście zrobić save. No i ta tablica zapisała się w moich tablicach. Na koncie mogę ją udostępnić, mogę ją przesłać, mogę zrobić z nią co chcę. Jak wam się podoba, napiszcie proszę w komentarzach, dajcie znać, czy ta funkcja jest fajna i czy tablica BitPaper znalazła wasze uznanie. Myślę, że naprawdę fajna sprawa. Myślę, że można się bawić, bawić i bawić. Fajna rzecz, prawda? No dokładnie. Jest świetna. Słuchajcie, tablica też sprzyjająca pracy z moimi dziećmi, to Matigon, zwłaszcza edukacji matematycznej. Tutaj na tej tablicy online'owej możemy sobie oczywiście tworzyć różnego rodzaju ćwiczenia online'owe z matematyki przestrzenna, orientacja wizualna, psychomotoryka, bardzo fajne ćwiczenia, zwłaszcza do pracy z dziećmi najmłodszymi. Mam tu do dyspozycji mnóstwo rzeczy, które pokazują mi jednak, że ta tablica jest dobra nie tylko do pracy z maluchami. Oczywiście mogę sobie tutaj tworzyć różnego rodzaju działania, chociażby szeregując te elementy. Zwracam waszą uwagę, że jak sobie wrzucę dwa takie same kwadraty, ja mogę z tym zrobić wszystko i na przykład ustalić inny kolor jednego kwadrata, inny kolor drugiego kwadrata, co mi daje nieskończoną ilość możliwości kombinacji różnych działań. Mogę, moi drodzy, robić tutaj zadania z matematyki, mogę tu robić zadania z programowania, z myślenia komputacyjnego,
wytwórczego, kreacyjnego, ćwiczenia na inteligencję, na wyobraźnię, wszystko, co mi przychodzi do głowy. Mam tu też bardzo fajną opcję na tej tablicy. Mam tu też bardzo fajną opcję na tej tablicy. Się zgubiłem, ale zaraz przejdę tam, gdzie miałem przejść. Poczekajcie. Mianowicie płytki. No, tu mogę te płytki pomalować. Na przykład mogę sobie pomalować je w całości. I teraz każdą z tych płytek mogę wyjąć. Mogę je podzielić. Jak sobie je podzielę, to każdą z tych płytek mogę też pomalować na inny kolor. Patrzcie, jak świetne. Znów świetne narzędzie do różnych ćwiczeń z dzieciakami. Świetne narzędzie do kształtowania właśnie umiejętności komputacyjnych i do zabawy na różnym poziomie. Dobra, mam to. I na końcu sobie jeszcze wstawię takie coś, prawda? Mam tu do dyspozycji paski liczbowe i znowu mogę tymi paskami liczbowymi się posługiwać, bawić, przemieniać, działać. Oczywiście ułamki także. I znów tutaj mogę podzielić płytki. Jeżeli sobie podzielę te płytki, mogę znów je przesuwać, kombinować, budować z nich różnego rodzaju działania. Pole nieograniczone wyobraźni, naprawdę. Mam też tangram. I co ja mogę zrobić? Mogę sobie tutaj udostępnić ten link znowu i mogę sprawić, że wy te tablice będziecie widzieć. Mogę ten link udostępnić, więc ja poproszę, żebyście teraz weszli na ten link i dali mi znać, czy widać te tablice. Uwaga. Bardzo proszę. Dajcie proszę znać, czy tablica jest widoczna, czy ją widać, czy weszliście. Widać, widoczna dokładnie, świetnie. No, dlatego mówię, bardzo mocno polecam Wam Matigon jako taką inspirację dla Waszej pracy. Myślę, że nie tylko z matematyki i bynajmniej nie tylko z dziećmi najmłodszymi, ma to swój sens, swój urok i można tutaj naprawdę zrobić fantastyczne rzeczy. Jedziemy dalej, bo chcę pokazać Wam jeszcze jedną tablicę, mianowicie ta tablica to whiteboard. Whiteboard, wrzucę Wam, pozwólcie, link do tej tablicy i pokażę jej funkcję. Bardzo proszę. No i znów, co mogę w takiej tablicy? I dlaczego ona jest fajna? Gdy już sobie założę konto, mogę stworzyć tablicę, która znów będzie tablicą online'ową, ponieważ moi uczniowie mogą uzyskać dostęp do tej konkretnej tablicy, którą ja wytworzę. Co więcej, mogą stworzyć swoją tablicę. To jest bardzo fajne. Co tu mam do dyspozycji? Można byłoby powiedzieć, że w tej tablicy dużo się nie dzieje. Faktycznie w jakimś wymiarze ona wygląda ubogo. Jeżeli chcę zobaczyć, jak to wygląda, mam do dyspozycji film. Minutowy tylko i wyłącznie. Pokażę Wam ten film. Thank you.
No i jakby dlaczego ta tablica jest cudowna? Dlatego, że oprócz tego, że możemy sobie tutaj tworzyć w jakimś wymiarze tablicę, to możemy też widzieć tablice swoich uczniów i możemy im robić różnego rodzaju zagadki i zadania. I gdy stworzymy im takie zagadki i zadania, to po prostu widzimy ich odpowiedzi na tablicy. Możemy im pewne rzeczy rysować, zadawać im polecenia. Więc spróbujemy zrobić sobie taką właśnie oto niespodziankę. Spróbujcie tam wejść i się zalogować, wpisać jakieś swoje rzeczy, które są do wpisania. Proszę. No i będziemy, moi drodzy, próbować tutaj coś zrobić wspólnie na tej tablicy. Bardzo fajna opcja. Zobaczcie, jak super. Mianowicie mam moją klasę i mam moją tablicę. Zobaczcie, jakie to jest świetne. Mianowicie ja teraz zrobię zadanie i poproszę was, żebyście na swoich tablicach odpowiedzieli na to zadanie. 2 razy 2 plus 7. Ile to jest, moi drodzy? 2 razy 2 plus 7. No i teraz czekam na moją dzielną klasę, aż moja dzielna klasa odpowie mi na mojej tablicy. Co tutaj nam wyjdzie i co możemy sobie tutaj... Proszę, jacy uczniowie wzorowi. Nawet niektórzy napisali równa się. Popatrzcie, jakie niesamowite. Mamy możliwość korespondencji zwrotnej i mamy możliwość obserwowania na bieżąco pracy naszych uczniów. To jest niesamowite i według mnie jest to rewelacyjne w wypadku tej tablicy. Bardzo, bardzo ją polecam i bardzo, bardzo ją lubię do pracy właśnie takiej koncepcyjnej, do pracy online'owej. I myślę, że może stanowić ona naprawdę fajne inspiracje, nie tylko do prostych zabaw, ale też może służyć naprawdę różnym celom edukacyjnym. Gdy oczywiście sobie pomyślę o tym, czego ona nie ma, no to faktycznie ciężko ze wzorami matematycznymi, to jest prawda i z tym tu jest kiepsko. Natomiast mogę normalnie oczywiście używać sobie czcionki, wstawać tekst, który będzie widoczny. To jest bardzo, bardzo istotne. Mogę wymieniać się jakimiś opiniami, więc w jakimś wymiarze ta tablica służy fajnie burzy mózgów. Może być też tablicą projektową. Jak widzicie, mogę sobie tutaj jakieś podstawowe kształty narysować, ale nie wszystkie oczywiście są dla mnie dostępne. Mam gumkę do mazania. W zależności od tego, jak ustawi jej grubość, też marzę mi te różnego rodzaju elementy, więc wydaje mi się, że fajne rzeczy. Dokładnie już widzę, że sobie tutaj próbujecie też się bawić. Bardzo mi się podoba, mi też, że na to. Myślę, że naprawdę niesamowita inspiracja. Można tutaj znaleźć do pracy z uczniami. I słuchajcie, już może na końcu chciałbym wam pokazać taką tablicę znów mało znaną, mianowicie AFWAP. AFWAP to też tablica, która ma dużo funkcji i na której można pracować online'owo i bardzo fajnie. No i co my na tej tablicy możemy? Właściwie możemy naprawdę mnóstwo rzeczy. Gdy się zarejestrujemy lub zalogujemy, możemy jeszcze więcej, ale także możemy, gdy nie zrobimy tego, nie zalogujemy się. No i co ja mogę? Mogę oczywiście wklejać notki. To jest przykład wklejonej notki, na przykład temat. I mam to. Mogę sobie wklejać tutaj tekst, konkretnie na tą tablicę, czyli na przykład jakieś słowa kluczowe. Homowiator. Bardzo fajna opcja. Oczywiście
ja, gdy mam do dyspozycji to, co już stworzyłem, mogę sobie to usunąć, mogę to zduplikować, mogę zawsze zmienić rozmiar czy kolor tego, co napisałem, czy napisałam. Więc bardzo fajnie też się mogę bawić tymi elementami. Mogę oczywiście oprócz notek wkleić notki o określonym kształcie, na przykład tak zwane elipsy, i mogę coś tutaj w tych notkach, w tych kształtach dodać. Prawda? Mam na przykład tekst i sobie zmniejszam ten rozmiar. Już mniejszej czcionki się nie da, ale powiedzmy, że sobie zrobię dwunastkę i jak widzicie, czcionka mi się zmieniła, kolor tej czcionki mogę zmienić też. Mam tutaj oczywiście do dyspozycji gumkę. Mogę z tej gumki korzystać. Każdy element, który chcę zmazać, mażę wstawiając do kosza. No i zobaczcie znów markery, linie, wszystko, co mam do dyspozycji, jest tutaj ważne. Mogę sobie tutaj tworzyć różnego rodzaju konfiguracje, strzałki, zaznaczać zależności między pojęciami. O, właśnie ja to teraz będę robić, prawda? Czyli też świetna praca do mapowania myśli. I oczywiście te prace mogę sobie zapisać. To jest bardzo ciekawe, że mogę eksportować te prace jako PDF. Ja to zrobię teraz w tym momencie. Mogę także eksportować tę pracę jako obraz. I mam zapisaną wtedy pracę w taki sposób, w jaki zdecydowałem się ją zapisać. Bardzo fajna opcja. Mogę też sobie zaprosić do współpracy innych, udostępnić tę pracę i znów zobaczcie, bo dzisiaj działamy na tablicach online'owych i taki jest temat dzisiejszego webinaru. Mianowicie mogę pozwolić wszystkim edytować te tablice. Mogę nawet ten link do edycji wysłać im w postaci kodu QR. No to wbijajcie. Wejdźcie, proszę Państwo, na tę tablicę i znowu spróbujcie dokonać jakiejś edycji tej tablicy. Widzę, że jesteście, popatrzcie, bo jesteście anonimowi. Spróbujcie coś nakreślić, zaznaczyć, napisać. Dobra, pobawcie się kolorkami, jak dzieci, dokładnie. Trochę jak dzieci. Możemy znowu online'owo, wspólnie współtworzyć te tablice, fantastycznie się bawiąc. I moi drodzy, no czerpać korzyść z tego, że pracujemy online'owo, że pracujemy z uczniami na żywo i że w jakimś wymiarze możemy być z nimi w kontakcie. Możemy tworzyć coś razem, pracując nad pewnym projektem i mając taką lekcyjną burzę mózgów. Fajnie, że się cieszycie i cieszę się, że dzisiaj poznaliście narzędzia, których nie znaliście, bo na tym mi zależało, żeby to nie były tablice standardowe, tylko żeby trochę tutaj, a propos tych tablic, się działo. Tak właśnie działa tablica AWAP. AWAP to bardzo fajna tablica, którą serdecznie, serdecznie Wam polecam. Moi drodzy, jak wiecie, można mnie znaleźć zwłaszcza na grupie Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją, w której jestem dzięki Bartkowi i którą z nim czasami próbuję współtworzyć, aczkolwiek on jest tutaj niezastąpionym liderem tej grupy. Serdecznie Was zapraszam na jutrzejszy webinar Tik na tak, tak na tik, zrób zadanie zdalne w MIG. Chyba tam już miejsca się kończą, ale jeżeli nawet nie, może będzie jakieś spotkanie czy jakaś transmisja z tego. Natomiast chcę Was też zachęcić do naszej niesamowitej akcji, którą postanowiliśmy wdrożyć z Bartkiem, mianowicie do naszej torpedowej nowości. Zapraszam Was serdecznie na z jednej strony online'owy aerobik i na online'owe ćwiczenia dla nauczycieli, czyli 40 minut ćwiczeń
dla nas wszystkich, żebyśmy wstali trochę od biurka i uwolnili się od komputera, popracowali nad swoją sprawnością i nad swoim kręgosłupem przede wszystkim, ale też pracę i inspiracje, materiały znajdą zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego i szczególnie kierujemy tę ofertę do tych, którzy uczą w przedszkolu, w klasach od 1 do 3 edukacji domowej. Zależy im na tym, żeby znaleźć jakieś fajne pomysły na naszą wspólną pracę. Ja Wam dzisiaj serdecznie za to spotkanie dziękuję. Jak widzicie, to są miejsca, w których można mnie znaleźć. Mam nadzieję, że ten czas spędziliście twórczo i że pokazałem Wam fajne rzeczy, bo po to jesteśmy tutaj też, żeby sobie coś dawać społecznie i żeby się wzajemnie zainspirować. I myślę, że to właśnie się wydarzyło. Więc bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za atmosferę. Myślę, że było konkretnie na temat i znaleźliście tutaj wszyscy jakieś rzeczy, które stąd wyniesiecie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na grupie digitalni.pl. Może kiedyś nie tylko w online'ach, ale też na żywo. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam serdecznie.